Siemano, siemano, siemano! Zakolników TV otwiera bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na totalnych dramaturgach. A dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, co nie podoba mi się w totalnej porażce. O tak! Ogólnie będziemy gadali, co mi się nie podobało odnośnie tam odcinków, jeśli chodzi o formułę, czy tam, można powiedzieć, o realizmie i tak dalej, i tak dalej. Więc pierwszy punkt, który tutaj poruszę, będzie... Można powiedzieć realizm, tym reality show, który no, nie oszukujmy się, jest kreskówką, ale pewne ramy zostaje przekroczone w późniejszych sezonach, między innymi od sezonu 4, a nawet i powiedzmy, że sezonu 3. Więc tak, pamiętacie jak Wyspa Totalnej Porażki i plan były w miarę realistyczne, no może poza wodkiem, gdzie uczestnicy skakali sobie z 310-metrowego klifu, to można powiedzieć wody z rekinami. To było takie średnio realistyczne, bo tu każdy raczej powinien umrzeć od samego zetknięcia się z wodą przez oczywiście skok z takiej wysokości, bo no nie powiedzmy sobie szczerze, skok z 310 metrów równa się śmierć i to taka czysta, no. Nawet jeśli spadacie do wody, bo praktycznie no można z bardzo dużą szybkością spadnąć do wody i wiadomo co się wtedy dzieje, no bardzo duże obrażenia mogą wystąpić. Nie wiem, czy to jest śmiertelnie skok do wody z takiej wysokości. Prawdopodobnie może się równać z bardzo dużymi obrażeniami, jeśli źle się wyląduje. I to tak można powiedzieć porządnie. Aczkolwiek mi się wydaje, że można to przeżyć, ale to jest bardzo mało prawdopodobne. Bo sobie już wyobraziłem, jakby taki skok był wykonany 310 metrów na przykład na bruk, czy tam inny beton. I tutaj jest kwestia taka, pierwszy sezon nie miał jakichś wielkich odpałów, da się większość wyzwań przeżyć, tak na dobrą sprawę, na przykład skok samolotu za spadochronie, gdzie tutaj Trent zdążył otworzyć spadochronu i sobie po prostu wypadł i przyłożył się, można powiedzieć, przywalił tak jakby w piach na plaży, ale tak czy siak przeżył, bo piasek zamortyzował w pewnym stopniu upadek, a też wysokość nie była jakaś mocno gigantyczna, bo no, może gigantyczna wysokość nie była, ale się poturbował, ale da się to przeżyć, mimo że miał wylądować na sofie. Przynajmniej tak mi się wydaje, że powinno to da się przeżyć, aczkolwiek mi się wydaje, że takim realnym życiu, jakby ktoś tak spadł z samolotu na goły piach, tam nie wiem, powiedzmy tak przypuszczalnie ze 100 metrów wysokości, tam 200, myślę, że prawdopodobnie na tyle by się połamał, że ze skutkiem śmiertelnym by to się zbiegło w czasie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Potem mamy oczywiście plan totalnej porażki, wyzwania filmowe, które działy się na planie filmowym. One były dosyć takie, wiadomo, reżyserowane, tam praktycznie nic nie zagrażało życiu uczestników, poza tym, że no Chris na różne sposoby lubiał się zetknąć tam z zawodnikami i było tylko jedno zadanie śmiertelne, dosłownie śmiertelne, gdzie można powiedzieć w kabinach po prostu napuszczono wody i potem zawodnicy się zaklinowali, nie mogli z tych kabin tak jakby się wydostać i wtedy prawie że potonęli, ale dzięki Haroldowi wszyscy się wydostali, bo były tam takie powiedzmy coś w stylu statków takich podwodnych, takich dwóch, gdzie różne drużyny były tam tak jakby uwięzione. No i tutaj Harold wszystkich tak jakby uratował. To było w 10 odcinku planu totalnej porażki. I tutaj można powiedzieć, że dzięki Haroldowi zawodnicy przeżyli. Nawet tutaj pamiętam, że Chris w tamtym odcinku się przejął, że zawodnicy mogą umrzeć. A patrząc teraz na totalną porażkę w trasie, to tak będę dawał, bo można powiedzieć pojedyncze przykłady. Przykład tutaj z Ezekielem. Czy to jest w ogóle realistyczne, żeby osoba, która no siedziała w ładowni, nagle zamieniła się osobę, która ma zieloną skórę, plamy wątrobowe i zachowuje się jak zwierzę i przypomina troszeczkę wyglądem Golluma z Władców Pierścieni? No szczerze, no kurwa nie. No tutaj to już jest taki czysty, można powiedzieć, czyste fantazy. Praktycznie nic z niczego nie wynika. Mamy moment, o, Ezekiel jest normalny, kilka odcinków później, bang! Mamy Ezekiela mutanta. Tak znikąd, nie ma pokazanego etapu przejściowego. Niby etap przejściowy był pokazany w odcinku 13, gdy widzę lody, to gdy Ezekiel został schwytany. Ale tam jeszcze wyglądał całkiem normalnie, tylko poza tym, że miał zaczerwienione oczy i jego kolor skóry zaczął się
no zmieniać, ale jeszcze wygląda całkiem normalnie. Kilka odcinków później, w odcinku 21 już widzimy, gdzie jest, jak jest zbudowany i trzeba było nawet go upolować, więc dosyć ciekawe, jak tutaj realizm mocno zszedł na psy, jeśli chodzi o totalną porażkę w trasie. No a potem wiecie, mutanty ze mnie wyspy, można powiedzieć, zaglądają do głowy Majka przez kamery w Plejadzie Gwiazd. Oj, można by wymieniać, ale nie traktujcie z tego, można powiedzieć, zbyt jakoś serio, bo wiadomo, ja wiem, że to jest kreskówka, wiem, że wy możecie mieć inne zdanie, więc też nie bierzcie tego, co ja mówię, jakoś zbytnio do siebie. To jest tylko moja prywatna opinia. Rozumiem, jeśli komuś się oczywiście to nie podoba. A teraz podpunkt numer 2, przejdźmy do podpunktu numer 2. Struktura odcinków, jeśli chodzi o długość i można powiedzieć ilość tych odcinków. Szczerze, struktura odcinków w sezonach od 1 do 3 była bardzo dobra z jednego prostego względu. Tutaj jest zaleta tego, że jeśli macie te 26 odcinków plus tam na przykład specjale, jak to było w sezonach 1 i 2, da się wszystkie wątki w miarę dobrze rozwinąć, wszystko jest dobrze zrobione, da się fajnie rozpisać fabułę i tak dalej, jak to było w sezonach 1-2 i częściowo też trzeci, mimo że sezon trzeci to z tego, co też doszły mnie słuchy, też czytałem dużo o sezonie trzecim. Sezon trzeci był troszeczkę pocięty, bo też miał być podobno dłuższy według tam niektórych doniesień, można powiedzieć z fandomu, nie fandomu, tam czytając różne strony. Ale dobra, mniejsza o to. Chodzi mi też tutaj bardziej w tym kontekście, że jak mamy te 26 odcinków plus na przykład specjal, czy ogólnie seria tyle trwa, da się fabułę porządnie rozpisać, jak to było w pierwszym sezonie, gdzie zawodnicy się poznawali powoli, poznawaliśmy każdego charakter, motywację, kogo lubi, czym chce się zajmować na przykład w przyszłości i tak dalej, i tak dalej. I mogliśmy poznać na przykład głównego hosta programu, czyli Chrisa Bardzi i szefa Hatcheta. W drugim sezonie to było jeszcze bardziej rozwinięte, bo mamy znane postacie i kolejne wątki się rozwijały. To samo w sezonie trzecim. Przychodzi zemsta wyspy i co? 13 uczestników, 13 odcinków. I takie bardziej ciekawe postacie typu Dawn, Brick, czy można powiedzieć nawet Anna Maria. Poniekąd, no niezbyt te postacie zostały rozwinięte, bo miały bardzo mało czasu antenowego, czy nawet Dakota, naprawdę. Bo bardzo mało czasu antenowego i najbardziej na tym ucierpiałam na przykład postać Dom, bo była przez 5 odcinków i prawie że nic nie zrobiła. Mimo to, że było widać, że ona ma te zdolności nadprzyrodzone, umie rozmawiać ze zwierzętami, umie też praktycznie, no. Było nawet widać w pierwszym odcinku, że umie lewitować. Było to pokazane. I można było też stwierdzić, że jest praktycznie na tyle inteligentna, że umie przewidzieć, co każdy dosłownie zrobi. Czyli umie prosto mówiąc, z takim językiem prostym, umie czytać w myślach, czyli jest, powiedzmy, że w cudzysłowie czarownicą rodem z Harry'ego Pottera, gdzie wiadomo, że ona jest jedną z postaci z uniwersum. Tegoż uniwersum oczywiście wzorowana i powiem wam tak, postać to została mocno pokrzywdzona przez to, że miała słaby developing postaci, a mianowicie chodzi mi o to, że zamysł na postać był zajebisty, ale spartolono to po całości, ponieważ Dawn nie została w żaden sposób moim zdaniem tak naprawdę rozwinięta przez te 5 odcinków, w których się pojawiła, no i dosłownie była po sobie była, pokazała tam to, co potrafi. Szczególnie w tym odcinku, gdzie chciała, wiadomo, się zemścić na Scottie za to, że no, wiadomo, jak się zachowywała w stosunku do każdego i chciał każdego wrabiać w różne rzeczy i potem eliminować, jej to się nie podobało, się sprzeciwiła i w rezultacie sama wyleciała z programu. Albo na przykład B. Pojawił się i dosłownie zniknął. Coś tam pokazał, że jest można powiedzieć, ma taką umiejętność, że jest strasznie inteligentny i umie wszystko zbudować tak naprawdę z niczego. Szanuję, ale przez to, że nie mówił, no to chyba twórcy, w sensie zamysł twórców, że on nie miał mówić, chyba zablokowały taką furtkę twórczą, która mogłaby postać B rozwinąć i pojawi się tylko w 3 odcinkach, ale patrząc na wydarzenia zemsty wyspy, te 13 odcinków nie było złe, bo była bardziej wartka akcja niż może w sezonach 1-3, bo tutaj było bardziej dynamicznie dzięki temu, że te 13 odcinków, bo wszystko się działo dużo,
A jeszcze to, że jest 13 odcinków, to niektóre wątki mam tak wrażenie, że działy się zbyt szybko i uważam, że to jest problem. No wszyscy są totalnie porażki, że wszystko dzieje się zbyt szybko. Brakuje momentu takiego rozwojowego postaci i w rezultacie ogarnięcia tak jakby tego całego, można powiedzieć, nie wiem, tematu. W sensie brakuje czasu na rozwinięcie niektórych wątków postaci, bo albo chcą szybko wywalić kogoś, albo brakuje im pomysłu. I widać, że niektóre rzeczy chcieli w późniejszych sezonach, w moim mniemaniu, robić na szybko. Tak przynajmniej mam ja takie, można powiedzieć, wrażenie, jeśli chodzi o strukturę odcinku, że potem nagle z 26 zmieniono na 13. Myślę, że łatwiej było im stworzyć wtedy te sezony i szybciej się je tworzyło. Owszem, prawdopodobnie tak było, bo praktycznie, no powiedzmy sobie szczerze, no 26 odcinków to jest... No nie lada wyczy, żeby napisać taki scenariusz, bo z tloma postaciami, gdzie w pierwszym sezonie mieliśmy 22 uczestników, potem mieliśmy, jak dobrze pamiętam, 14, potem mieliśmy 18 w trzecim i potem mieliśmy 13, potem kolejno 14 i 14 w wyspie Pakitev. Więc mniej więcej tak to wygląda. Łatwiej na pewno napisać scenariusz dla 14 czy tam 13 postaci dla 22 czy tam 18. Przynajmniej jest taka moja opinia i mniejszej ilości odcinków. Tylko też to powoduje, że twórcy nie nadążają rozwijać niektórych wątków i niektóre wątki są traktowane po macoszemu, jak na przykład postać B, który jakby sezon miał 26 odcinków, myślę, że dotarłby dalej, fajne wątki by z nim zrobili, czy z taką tą, czy na przykład innym Brickiem, czy nawet z Dakotą, tylko z Dakota to była taka postać do wyśmiewania się z niej dosłownie zrobiona dla tego sezonu. Mam na myśli tutaj Zemstę Wyspy. No, no cóż, wyszło jak wyszło, nie będę się czepiał. Trzecią rzeczą, która tak średnio mi się podobała w totalnej porażce, to problem jest taki, że tutaj tak mocno zaczęto kombinować z różnymi postaciami. W sensie takim, nie to, że słabe jest to, że mamy te obsady, pierwsza, druga i trzecia. Mi się to bardzo podoba, to jest bardzo spoko, bo nowe postacie poznajemy. Ale jest problem z pierwszą obsadą, moi drodzy. Ponieważ zmieniano osobowości postacią w Plejadzie Gwiazd. Pamiętacie, jak była taką mocno skrytą osobą w sobie? Była dosyć taką skrytą osobą. Potem można powiedzieć, w trasie bardziej się otworzyła i tak dalej, i tak dalej. Były nawet spoko relacje do pewnego momentu dziwnego konfliktu, czyli mam na myśli ten, można powiedzieć, osławiony, niesławny konflikt, trójkąt miłosny pomiędzy Duncanem, Gwen i Courtney. Od tamtego momentu te trzy postacie, w mojej opinii, zostały mocno zepsute pod względem charakterów. I w Plejadzie Gwiazd, no powiedzmy sobie szczerze, najbardziej ucierpiał Duncan, bo jak wychodził Duncan na ekran, no to po prostu się denerwowałem. Z tego powodu, że sam nie wiedział, czy chce być dobry, czy chce być zły. I napisanie w taki sposób postaci, żeby znienawidzić jednej z moich ulubionych postaci w uniwersum totalnej porażki, to już naprawdę trzeba umieć robić słabe scenariusze. Naprawdę, pod względem scenariusza, postacie i zmiany charakterów niektórych postaci w Plejadzie Gwiazd, naprawdę mi się to strasznie kurde nie podobało. To było coś takiego, co mocno psuło jakąkolwiek, można powiedzieć, przyjemność z moim zdaniem z oglądania i uważam, że robienie niektórych postaci na zasadzie zmieniamy dawnym bohaterom charaktery, no naprawdę bardzo fajny pomysł w mojej opinii. No, taki fajny, że Plejada Gwiazd jest najbardziej jechanym sezonem w całym fandomie, totalnej porażki na całym świecie. Nawet Wyspa Pakitev nie jest tak jechana, mimo że Wyspa Pakitev miała dużo osób, postaci, które nawet nie pasowały do konwencji totalnej porażki. Mam na przykład na myśli Elle, nie? Mimo że Elle była spoko postacią, fajną, to jak na postać, która miałaby być totalnej porażce, w mojej opinii była zbyt grzeczna. Bo wiecie, taka Królewna Śnieżka, coś tam wzór Królewnej Śnieżki, tak moim zdaniem średnio pasuje totalnej porażki, ale to już jest moja opinia. Zbyt kombinowanie z postaciami właśnie w Wyspie Pakitev w niektórych przypadkach, no... Troszeczkę tego jest, dlaczego tutaj postawię, że tam, można powiedzieć, wątek z postaciami mi się nie podobał w totalnej porażce pod pewnymi względami.
teraz tutaj można powiedzieć, że tak trzy rzeczy wypiedziłem, tutaj czwarta rzecz, praktycznie można powiedzieć, że przedostatnia, albo nawet i ostatnia rzecz, która mi się tutaj nie podobała, to nie podobało mi się tutaj przedstawienie, znaczy zmienienie intra. Pamiętacie, można powiedzieć, tytułową czołówkę w całości, która trwała minutę w sezonach od 1 do 4 i potem nagle przyszło Cartoon Network, bo akurat na zlecenie Cartoon Network powstał taki pomysł, żeby skrócić intro totalnej porażki do 30 sekund. I sam myślę, nieźle, nie jest to złe, ale jak masz do czegoś nostalgię i coś oglądasz od kilkunastu, można powiedzieć, lat wręcz i się do czegoś przyzwyczajasz, to jak ci ktoś zmienia intro i skraca praktycznie linię dialogową intra, czyli linię śpiewano do na i tak dalej, to wiadomo, że coś tak w człowieku pęka i masz takie, można powiedzieć, wrażenie, że no zdupczyli, zniszczyli, można powiedzieć, dzieciństwo, zniszczyli ci młodość. Jak sobie śledziałeś przed telewizorem, oglądałeś sobie tą totalną porażkę w przeszłości. Przynajmniej ja miałem takie uczucie, jak zobaczyłem intro Plejady Gwiazd i potem Wyspy Patki Dew. No, niezbyt mi się te intra podobały, więc moja osobista opinia, wiem, że się czepia, bo tutaj patrzę przez różowe okulary nostalgii, więc tutaj można powiedzieć, że ten można powiedzieć czwarty argument, co mi się w totalnej porażce nie podoba, czwarty pokrok może tutaj być źle odbierany, jak najbardziej to będę tutaj, można powiedzieć, że rozumiał. No i piąty podpunkt, co mi się w totalnej porażce nie podoba, tutaj już ostatni. Co mi się w totalnej porażce jeszcze nie podobało, że pewne postaci były faworyzowane. Między innymi był mocno faworyzowany Owen, tak w sensie Owen był mocno faworyzowany i tam na przykład Duncan. A niektóre postacie zostawiały, tak można powiedzieć, w tyle. To już tam troszeczkę to jest bardzo mocno podobne do podpunktu numer 2, jeśli chodzi o scenariusz. Ale tutaj, jeśli chodzi o całokształt, to moim zdaniem niektóre postacie były zbyt mocno serwowane w totalnej pracy. Mieliśmy zbyt dużo Duncana, w mojej opinii, budzież, każdy miał go dosyć w Plejadzie Gwiazd. Mieliśmy bardzo dużo Owena, chociaż z Owenem o tyle się udało, że zawsze coś fajnego z Owenem się pojawiało. Ale już na przykład takie postacie typu Courtney, na przykład ja miałem osobiście serdecznie dość, było moim zdaniem jest zbyt dużo w serialu i mogli na przykład dać, nie wiem, nawet taką Eve czy Bridget, żeby się bardziej rozwinęły. I to jest takie faworyzowanie najbardziej słodnych postaci z totalnej porażki, co mi się kompletnie nie podoba jako całokształt w serii, ponieważ mamy dane postaci, mamy bardzo duży, można powiedzieć, całą dużą, mamy całą taką, można powiedzieć, bardzo dużą pulę postaci. I jest kilka takich konkretnych postaci, które są faworyzowane, a reszta jest tak odstawiana na, można powiedzieć, na bok. I to mnie zawsze denerwowało w totalnej porażce. Nie wiem, jaki był w tym zamysł, ale jak najbardziej tutaj, można powiedzieć, rozumiem, że twórcy chcieli te postaci, które najbardziej się przyjęły, rozwinąć, ale też powinni dać szansę innym postaciom, które były dosyć mało w serialu i które powinny się, moim zdaniem, rozwinąć. No cóż, możliwe, że w tym reboocie, który nadchodzi na przyszły rok, tak samo się nie stanie, że niektóre postacie będą faworyzowane, a potem reszta kaput i prawie się nie będą pojawiały. Mam nadzieję, że do czegoś takiego nie dojdzie i będzie to jak najbardziej i jak najlepiej, jak tylko się da, rozwijane. A co wy na ten temat, moi drodzy, sądzicie? Zostawcie opinię w komentarzach i chciałbym poznać też waszą opinię, co ogólnie na ten temat sądzicie. Do zobaczenia i cześć, na razie życzę wam miłego dnia, siema.